Państwu. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, jestem aktorem, jak pewnie Państwo się domyślacie, za co chciałem dzisiaj tutaj wszystkich uroczyście przeprosić. Ukończyłem Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, wyższą, podkreślam, bo była na czwartym piętrze. Dzisiaj już jest góra, pierwsze piętro, taka średnia. Ukończyłem i to była połowa lat 70. i z ręką na sercu mówię Państwu, oto ona, że byłem wtedy młody i głupi. Dzisiaj, jak Państwo widzicie, młodość minęła. A zawód pozostał. Gdybym ja był premierem, mówię o mnie. O nie, 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 nie. Taki premier, sobie wyobraźcie, przecież to nie jest ślusarnia, nie? Że tam podstawowe, tam byle wiedzieć, jak się metal łączy. Spawarka, jak wygląda. Taki premier to musi mieć naprawdę poukładane. To musi być tak z 5 lat ekonomii jak nic. Prawa z 5 lat, puh, to już jest 10. Socjologia by się przydała, 15. Z psychologii z 5, no też, no kontakty z ludźmi, 20. I jeszcze pewnie, jest, mówię, nie, niemożliwe, mówię, ten Miller to ma łeb. I mówię, zajrzę sobie, mówię do internetu. Co on ukończy? Wiecie co ja patrzę? Technikum elektryczne, kurwa. Ja mówię, ale jaki farciarz. 5 lat, 4 końcówki, 2 razy kopnęło, koniec. Potem patrzę na tych absolwentów tych elektrycznych szkół. Wałęsa, prezydent, zasadniczo ta sama uczelnia. Tylko Wałęsa 2 lata krócej, bo on się oparł na prądzie stałym tam już. Przecież ja mówię, może coś w tych szkołach elektrycznych rzeczywiście był. Skoro premier, prezydent, patrzcie, wszystko elektryczne szkółki. Może oni tam ładowali prądem. I taka energia, no stąd. Albo wystarczy mieć, wiecie Państwo, dobre kontakty. Wtyczkę, gdzie trzeba, kabelek. To się liczy, bo przecież niewykształcenie, przecież obecny prezydent to też trzyma dyplom tam frontem do tyłu. Żeby mu nie przypominał, czego nie ukończy. Nie? Ja mówię, zobaczę, co Leper skończy. I wiecie, co się okazało? Że Leper nawet orać nie skończył. Bo było hasło wtedy, brona i opona, rzucił pług i nie może go do dzisiaj znaleźć. Parlamentarzyści, jak się okazało, 13% nie skończyło nawet 8 klas, no bo wtedy była 7. 13%. Ja potem słyszę w radio, że nagle polskie prawo jest niespójne, że budżet jest niedopięty. Ja obserwuję później debatę budżetową. 25 posłów siedziało na sali. Rozumiem, że reszcie się budżet w pale nie mieści. 25. A byli w Sejmie, byli w Sejmie. Byli w Sejmie. Byli. Ponieważ drugiego dnia byli wszyscy. Znaczy nie mówię o 10, ponieważ 10 posłów było usprawiedliwionych. Bo oni pojechali z doktorami kas chorych do RPA. Bo chcieli zobaczyć, jak wygląda zdrowy murzyn z bliska. Ale... ale drugiego dnia byli wszyscy. A dlaczego byli wszyscy? Nagle byli ciekawi debaty nad budżetem? Nie. Chodziło o to, że poszła plotka, że Leper ma wieszać Balcerowicza. Każdy chciał zobaczyć, jak to monetarysta zadęda. Orzełkiem czy reszką do przodu. Zresztą sam nie wiem, co Balcerowicz ma z przodu. Czy orzełka, czy reszki. Ale taka jest prawda. I teraz krótki konkurs. Uwaga, teleturniej. Jest tak. 25 posłów. Można wygrać samochód. Uwaga. HBO fundowało. Nie nowy, ale jest. Jeszcze pojedzie. Więc tak. 25 posłów jest na sali. Mówię o pierwszym dniu. Posłowie są w Sejmie. Gdzie jest większość? Uwaga, start. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W barze. Możemy panią pokazać? Tam w barze. Proszę pani.
Wygrała pani samochód, czy, bo żeście w zasadzie we dwie szczeliły. No to tam jedna silnik, druga kółka. Proszę pani, czy panie są jakieś związane z Sejmem, na przykład pani jest posłanką albo... Tak czy nie? Nie. Czyli wygrała pani samochód. Jak panie wyjdą, tam jest parking. Proszę sobie jakiś wybrać auto. Podrobić kluczyki. Mają panie czas, póki właściciele tutaj siedzą na sali. Więc drodzy państwo, w tej chwili w parlamencie jest 7 restauracji i barów. 7. Ja później czytam wypowiedź posła. Tej kadencji, czyli nówka, który mówi tak. Jestem wstrząśnięty ilością wypijanego w Sejmie alkoholu. Wstrząśnięty. Powiedział poseł Żywiec. Józef Żywiec był wstrząśnięty, więc jeżeli Żywiec nie był schłodzony, musiała piana polecieć. Nie ma cudów. To nie ma cudów. Potem jestem świadkiem takiej sceny. Marszałek Borowski wzywa posła Firaka. 12 w południe. Poseł Firak! Poseł Firak! Gdzie jest poseł Firak? 312. To ten wziął laskę, otworzył drzwi, huknął 3 razy, jak to zawsze, nie? I powiedział, uważam drzwi za otwarte. A Firak tylko mówił, aha, posiedzenie u mnie w pokoju. A teraz posłowie idą sobie do baru i mówią, takie żarciki były, że idą do baru i mówią tak, do barmana, panie geniu, poproszę tak, 2 firaki, ale bez soku, żeby mnie rzucił na łóżko. Albo na przykład poseł Owoc, to jest najbliższy współpracownik ministra Łapińskiego. To jest, minister Łapiński to jest ten gość, co wam obniżył ceny leków, z tym, że trzeba więcej zapłacić. Tylko wy tego nie rozumiecie. Humaniści. Więc tak, poseł Owoc to jest dojrzały parlamentarzysta. I on miał niezwykły przypadek. Lecąc samolotem, pośród 150 pasażerów, on jedyny wpadł w turbulencję. To jest numer. Roztrzaskał głowę i fotel, czyli jak nim musiało rzucić. Reszta inna, nie, kawa, herbata, nic się nie wylało, tylko tu pod nim. Poseł Owoc również brał udział w tak zwanej kolizji drogowej. Zderzyły się 2 auta, z jednego wyszedł Owoc. I już nie wiedział, który jego samochód. I podchodzi policja, mówi tak, dzień dobry, poproszę obywatelu dokumenty, które pańskie auto. On mówi, właśnie nie wiem, bo przodu nie poznaję. To przy okazji ja panu powiem, które pańskie auto, tylko proszę dokumenty i pan tu dmuchnie balonik. A mówi, że ci w ten niebieski kaszkiet nie dmuchnął. To tu nerwy od razu, tu tętnica zagalopowała i policja mówi, w takim razie pojedziemy oddać krew. A Owoc, no to jedźcie. Tu jest immunitet, ja tu zostaję przy moim samochodzie. Jak dojdę do tego, który to. W związku z tym notatka poszła do Sejmu i w Sejmie wzywają posła Owoca. Mówią, pośle Owoc. Od pana zalatywało alkoholem. A poseł Owoc mówi, tak jest. Nie to, że mówi, że nie, przyznał się, tak jest. A jak to się stało? Dociekają. A on mówi, normalnie, spryskiwacz. Więc Owoc miał takie auto, bo normalnie są na masce 2 cycki, prawda? Do spryskiwacza. Cyk, 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 leci. A on miał jeden po środku, a drugi był przy lusterku, tylko się wystarczyło wychylić i aha. Zalatywało. To już nie, no to już znacie państwo historię, jak 07 Bronisław, nie? Jak jechał o 9 rano pod prąd, po chodnikach z psem, po choinkę jechali, bo Wigilia przyszła wcześniej niż myśleli. 07, znaczy 07 to miał pies. 07 miał półtora. I to... Oczywiście nie jest tak, że tylko posłowie. Nie. To nie jest tak. No to jest jakiś tam, pewnie jakiś procent. Natomiast wystarczy otworzyć gazetę. Raz w tygodniu były prezydent. Były, bo obecnych nie łapią. Tak to jakoś jest urządzone, nie wiem. Że byłych łapią zawsze. Na przykład były prezydent miasta Łodzi. 2,1 w nocy złapany. Albo były prezydent Białystoku. Też 1,9. Wszystko w nocy. Ja się nie dziwię, bo jak oni zobaczyli to miasto po swojej prezydenturze, to się na trzeźwo przejechać nie da. Zresztą prezydenci, przecież ten nasz za nim... Ale nie, dobrze wygląda teraz. Nie, lepiej. Nie, naprawdę lepiej, no. Nie, super. Na Przewodniczu Świętym naprawdę jaka parka. Jolka na biało, super, naprawdę. Nie, pierwsza dama, jak Boga, no naprawdę.
On też białe krawaty, widocznie był po świętej komunii już. Tylko mnie ten Miller zastanawiał, w zasadzie małżonka, bo taka jakaś szara stała. Nie, taka jakaś taka, takie nie to ciemne, nie to szare. A przecież papież mówił tyle o miłości, ona miała taką fajną kieckę z tym law. To mogła założyć. Ale widocznie była w praniu, no w praniu. No ale mówię, obecny prezydent jak odebrał klucze od tajemnicy natowskiej, to też prowadziła go kamera. I nagle tak, prezydent, grupa flag, nie ma prezydenta, wrócili, nie ma. Nie ma. Nagle flagi się tak rozeszły, a on tak, bo jeszcze był taki, nie mówił tak, kuku. Za flagi. Ameryka, nie? A rok później na Ukrainie. Wszyscy stoją tu rządkiem, wszyscy, nie? Bo powaga, wszyscy stoją tak. I nagle on tak. I się wrócił, a wszyscy poszli. Super, super. Z tym, że oczywiście to nie jest polski wynalazek, no. Nawet Bush też. George W., a jak? Jak było zdjęcie Busha, znaczy Bush jak Bush, nie, normalnie tam jedno, on ma takie, on ma coś. Tak patrzy, to ja nie wiem, czy patrzył na matkę, czy okiem ojca szuka i tak. Bushuje po wszystkich, czy rodzice przyszli, tak. I miał zdjęcie, cały świat obiegło to zdjęcie, Bush jak Bush, a to normalnie takie oko, jakby leciał pumeksem przez pół dnia i takie wyszarpane, tu warga rozcięta i się pytają, co się stało, bo on tak wyszedł z białego domu. Co się stało? Mówię, precelek, proszę Państwa. Jest taka piosenka staroteksaska, to Polacy nam zawieźli. Jeszcze po precelku, jeszcze po precelku. Bo się posilał. Posilał się. Ugryzł precelka i się zakrztusił, prawda? I poleciał z krzesłem do tyłu. Do tyłu poleciał. Do tyłu poleciał. Czyli musiał się kopnąć piętą w locie. No nie ma co. Nie. Znaczy ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że kopiją politycy, nie, bo tak nie jest. Tutaj bym znalazł paru. Co to widzę też, nie no. Ja też. Muszę Państwu powiedzieć, no, ja też. Taki miałem kiedyś. Ojej, ja się kiedyś. Miałem tak, w domu była taka stara podłoga. Takie deski sosnowe, one się rozeszły, były za mokro, mokre położone, się rozeszły. Taka szpara w środku. Normalnie na dwa palce. Przyszedłem do domu, normalnie przyszedłem do domu. Nagle dwie deski wstały, bo widocznie te felce puściły. Uderzyły mnie po prostu w twarz, ale to, żeby szparą nie, obydwie tak. Ja pamiętam, kiedyś się jeździło to między wioską a wioską, to na przestrzeni, nie wiem, 20 kilometrów, to tam pięciu już było w rowie i normalnie przykrywali się rowerami, bo to... Nie, szprycha grzeje bardzo. Albo jak hodowcy gołębi wracali. Wtedy już tak 19, to oni już wracali po wystawach. I dwóch hodowców najczęściej było z ptakiem. No i środkiem szli zawsze. Dwóch hodowców po bokach i ptak. To... Natomiast jak byłem w Białymstoku i tam szukałem filharmonii. Ktoś tam nas źle skierował, tu w lewo, tu w prawo, nie, gdzie byście przyjechali, nie, wy musicie w lewo, nie, wy musicie w prawo. No i tak jeździmy. I nagle przejście dla pieszych, światło czerwone, zatrzymuje się, a tam już widzę kątem oka, że czekało na przejście na zielone dla siebie dwóch, taki widocznie kumpli, no bo tak stali już tą nogą, już żeby na tę zebrę, tylko... I tak patrzyli na to światło, już było już zielone, tylko myśleli, że będzie bardziej intensywne, czy co? I już tak chcą przechodzić, ja mówię, szybę w dół, proszę panu, on mówi tak, ja mówię, jak się dostać do filharmonii? A jeden z nich mówi tak, ćwiczyć, ćwiczyć. No dobra. Nie no, kończę, bo mi się pić to już, ale... Bo głupi temat, tu pełno widzę, nie, co wy macie? Mieszaneczko jakąś? Za buszkiem? Za buszkiem, o Ewka. Do Adama z jabłuszkiem. Więc tak, natomiast, aha, nie wiem teraz co zrobić. Nie, bo nie wiem teraz co zrobić, naprawdę, bo ja bym chciał, żeby tego panie nie słyszały. Wyjdźcie sobie na dwie minuty gdzieś, no. Pochodzicie, wrócicie, no. Chcecie siedzieć? To nie jest dla was. To nie słuchajcie. Możecie nie słuchać? Nie będziecie słuchały? To jest tylko dla panów, dobra? Jak się wraca do domu, panowie, jeżeli ktoś tego nie przeżył, to przeżyje na bank. Nie ma takiego człowieka, który by się nie struł kiedyś.
to różne rzeczy się potem je i szkodzi. Jak się wraca do domu między tą 3.15 a 4.45, kiedy już jest, chwała Bogu, świt i można schody zobaczyć. Ale chodzi o to generalnie, żeby nie pobudzić domostwa, prawda? Bo jak się pobudzi domostwo, to potem się nie śpi dłużej jeszcze. Więc pierwszy problem to jest znalezienie klucza, bo żeby nie dzwonić, nie pukać, otwórz, wymości się, tylko własnoręcznym kluczykiem, prawda, i trzeba go gdzieś wyłuskać. To jest pierwszy problem. Jeżeli mamy już kluczyk, wtedy próbujemy dopasować otwór do kluczyka. Chyba wymontowali zamek. A przepraszam bardzo, jestem od strony zawiatów. Jeżeli kluczyk pasuje, otwieramy go jak najciszej i wchodzimy tym cichociemnym takim. Na drugim, trzecim kroku, w zależności od przestrzeni, napotykamy na opór. Na tyle miękki, że domyślamy się, że to nie jest ściana. Co to jest? To jest przeciwnik. 4 godziny już tutaj w tym samym miejscu. Wszystko jest dobrze, jeżeli przeciwnik nie wytrzyma emocjonalnie i zareaguje nerwowo. Mówiąc na przykład, no pij więcej, pij więcej. Wtedy trzeba szybko zażądać na piśmie, szybko. Jeżeli przeciwnik demonstruje nam swoją pogardę, sprawa jest trudniejsza. Ponieważ jesteśmy w sytuacji, państwo widzicie, parterowej, nie? Ona prezentuje dumną wyniosłość. Mało tego, reaguje milczeniem i posługuje się tylko gestami. Poziomem pionowym. Są osobniki, które łączą. W tym momencie musimy zrobić wszystko, żeby unieść głowę na wysokość głowy przeciwnika. Zauważyliście państwo, że nie mówię o oczach, prawda? Bo trudno je zlokalizować. One gdzieś są na naszej wysokości. Nie szukajmy szczegółów, bo nas to zdradzi. Bardzo jest dobry chwyt, polecam, tak zwany odczołowy, bo podtrzymuje powieki. Wtedy oko robi się wyrazistsze. Patrzymy z równą pogardą, a wręcz wyższością. Atakujemy przeciwnika mówiąc, to ja cię szukam po wszystkich restauracjach, a ty w domu siedzisz. Zacytuję tu państwu kilka zdań po prezydencie Wałęsie. Już. No nie chcę połapie te komórki. Ale widzicie, ale państwo, tutaj padło zdanie, że ja latam do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że to jest też kwestia kasy, bo i Danka mnie kosztuje i dzieci mnie kosztują. Ja mam przy okazji tam w Stanach wykłady. W zeszłym miesiącu się wyłożyłem 5 razy. Natomiast, ale państwo, ja nie lecę do Stanów po to, żeby się przeleczyć. Ja już przeleciałem niejedną rzekę, niejedno morze i jeszcze może niejedno przelecę. Natomiast chcę powiedzieć, że ja stamtąd z Ameryki patrzę inaczej na Polskę. Patrzę w skali makro. Bo patrzę z oddali, bo Jeziorański już niestety nie może. Więc jak ja, wiecie co, jak ja stamtąd widzę tę naszą ojczyznę, jak ja widzę tę naszą gospodarkę, jak ja widzę tych naszych polityków, tego prezydenta, już teraz nie wiem, czy oni już mi się tak mylą, którego widzę. Wiecie co, ja powiedziałem, to jest strasznie poważny człowiek. Jeżeli w zeszłym roku ważył 112, w tym roku 75, a jeszcze wcześniej ważył 130, potem 62. Ja mówię, to jest człowiek po prostu niezrównoważony.
jak ja stamtąd zobaczyłem, wiecie co, jak ja zobaczyłem stojącego prezydenta z premierem. Premier, ten Miller, to małe, siwe, kute, cwane, śliczne i cyniczne. Jak ja ich zobaczyłem, jak stoją razem. I nagle ten szczupaczek obecny, ten przypalony. Jak on się zwrócił do tego małego, siwego, kutego, ślicznego, cynicznego i mówi, chcę to wszystkim powiedzieć. Ludzie, to jest konferencja prasowa, to idzie na świat. A on mówi, chcę wszystkim powiedzieć, że my się kochamy i rozwodów między nami nie będzie. Czyli się gdzieś cholery hajtnęły. Wiecie co? Bo przecież w Polsce to jest niedozwolone. A jeszcze mały, siwy, kuty, cwany spojrzał i tym swoim cynicznym uśmieszkiem tak patrzy na niego, mówi, to ja jeszcze, mówi, dodam, że my się kochamy po męsku na szorstko. To aż mnie zabolało. Ja mówię, po co eksperymentować na człowieku? Ja powiedziałam, znajdź sobie jeża albo szyszek nazbieraj. Moje państwo, są w Polsce, co piąty jest bez pracy. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kochana, nie sieć. Idź szukaj czegoś, nie sieć. Idź tam do baru, zapyta się, może potrzebują. Co piąty jest bez pracy. A oni chcieli pokazać co? Że oni se zwiążą ten swój koniec z końcem? Ja mówię, kokardkę sobie jeszcze zawiąż. Ja powiedziałam to niedawno. Ja powiedziałam wyraźnie, że ten naród dał mi wszystko. Że rodzina mi dała wszystko. Że Danka mi tam... No dużo mi ofiarowała na pewno. I ja jestem wszystkim winien. Dlatego ja powiedziałam, ja mam dług wobec społeczeństwa. Jeżeli mnie zawołacie, ja przyjdę w każdej chwili. Ja powiedziałam, ja mogę kandydować na prezydenta co roku. Co roku! Dopóki się nade mną wieko nie zamknie. Jak się zamknie, powiedziałem, Danka z rodziną przysiądźcie, bo jak się wkurzę, mogę wstać. Oni mówią, że coś drgnęło. Minister Piechota, zamiast siedzieć w Szczecinie, to są nasze również pieniądze. Przecież to nie jest tak, że stoczniowcy leżeli na plaży i się opalali. Te statki, ludzie tam były robione, wiem, bo byłem. Wiem, bo byłem. Czyli gdzieś co, może się potopili albo chleb. A minister Piechota powinien wziąć fajkę, maskę, nurkować, szukać. Może da się jeszcze coś podnieść. A nie łazić po galeriach, po teatrach, po pokazach mody. A na pokazach mody koleżanka, modelka Jakubowska. Ludzie. Tu po prostu kiecka taka, tu... Ile ty masz lat, chłopie? Co? 18. No to nie mogę powiedzieć, że sutki. No to ty... Nie, to... Po prostu tutaj ażur, rozumiecie? Ty nie słuchaj teraz, za młody jesteś. Wszystko lata, kiecka taka, tu dziury. A Piechota siedzi zachwycony i powiedział do gazety, że o, gdyby Jakubowska się przeszła przed rzędem czołgów, to by im się lufy podniosły, wiecie. I to mówi minister Piechota o artylerii. A Piechocie by nic nie drgnęło. Ten Kalinowski z kolei, ten wałek zbożowy, ludzie, o uśmiechu złamanego kłosa. Łazi za Balcerowiczem, żeby ciął te stopy. Ja przypominam, że od cięcia stóp but nie rośnie. A ci łażą za nim, bo tylko mają tylko jeden taki instrument do cięcia. A żeby pomyśleć, pogłówkować, to nie. Tylko zakładają kolejne agencje w Unii Europejskiej. Jeden agent, drugi agent. Ludzie, to są wszystko już agencje towarzyskie. I to my wniesiemy jako wiano do Europy. Może to nie złe wiano, tylko żeby jakoś na tym zarobić. Tak wyglądają wszyscy ministrowie. Ta piwni, która została w tym, na tym fazie zmolestowana przez małego, siwego, kutego, cwanego. Ci ministrowie nie mają żadnych instrumentów. Żadnych, ludzi, żadnych. Co to? Kołodka, belka? Ministrowie? Ludzie. Ja się pytam, kołodka, ludzie. Zamieniła ciotka belka na kołodka. Wiecie co? Kołodka... Kołodka zaczął od homilii. Po czym stała posłanka, powiedziała, dziękuję panie ministrze za homilię. On powiedział, wygłoszę jeszcze nie jedną, dopóki się pani nie nawróci. Teraz żąda spowiedzi w izbach skarbowych. Po czym nastąpi odpuszczenie długów. Wiecie, jak się skończy? Drogą krzyżową.
bo to wszystko idzie w tę stronę. Wiecie co, Belka? Belka nie zrobiła, ja się pytam, Belka w grudniu powiedziała, że jest tragiczna sytuacja finansowa. Tragiczna sytuacja finansowa. I to mówi Belka, który był doradcą tego jeszcze wtedy Szparkowskiego. Był doradcą przez 6 lat. Belka co roku z tym podpisywali budżety. Ty mówię, to Belka była ślepa? Ten nie widział, no bo oczywiście miał tam problemy z dietą. A Belka, wiecie, no nie, wiesz, nie mówcie mi tak jak mały siwy kutycwany i cyniczny, że dziurę zrobił wózek. Ludzie, każdy rząd przychodzi ze swoim ministrem, ze swoimi narzędziami i w nocy każdy dziurę, a potem odchodzili i siatkę maskującą. No człowiek, co ja, ludzie, wszyscy o tym wiedzą. A Belka w lutym powiedziała, że jest sytuacja opanowana. A ja się pytam, a co Belka, ludzie, co Belka zrobiła? Ja się pytam, co? Czy tam Belek, nie wiem jak się odmienia. Otwórzcie gramatykę już. Mnie to nie interesuje. Belek co? Ja się pytam, co Belek zrobił? Belek zrobił jedną rzecz. Obciął kobietom urlopy macierzyńskie. No, kasa poszła jak cholera. Następnie poobcinał studentom ulgi na Intercity. Już teraz widziałem, jak jeżdżą towarowymi. Już jeżdżą. Następnie Belka zamroziła progi, co dopiero efekt finansowy może być za rok. I jeszcze Belka zrobiła jedną rzecz. Wyciągnęła łapę, włożyła do kieszeni społeczeństwa. Potem marne 20% od odsetek. Od odsetek. Jak po prostu, wiecie co, po prostu kieszonkowiec. Nie pytał się, wziął, wsadził, wyjął, poszedł. 20%. Ludzie, lewica to byli zawsze kieszonkowcy, nie mówcie mi takich rzeczy. Jak ja szłem na rozmowę z lewicą, mówiłem, Danka, zafastryguj mi kieszenie. Bo ja wolałem wejść, mieć złotówkę i ze złotówką wyjść. A nie powiedziałem, wejdę ze złotówką, wyjdę, będę miał 80 groszy. Pójdę sobie kupić kulkę lodów, będę błagał o wafelka. Belka, kieszonkowcy. Ja się pytam Belki, komu pan wziął te pieniądze? Komu pan wziął? Ja się pytam Belki, komu wziąłeś te pieniądze? A wiecie, Belka mi mówi, że bogatemu. No człowiek, bogaty trzyma pieniądze w banku. Tak tu, 8 kółek olimpijskich. Bogaty trzyma pieniądze w banku. Bogaty ma bank. Zapytaj ta się Gudzowatego. Taka jest sytuacja. Więc ja się pytam, Belka, komu wziął te pieniądze? Ano Belka wziął tej babci, tej ciotuchnie. Tym kobietom, co sobie już składały na trumienkę od 15 lat. I babcia trumnę miała. Belka wieko podpierdzielił.